Z jakim przesłaniem SLD idzie do wyborów w Grudziądzu? No, na co będziecie tak stawiać w tej kampanii? Bo słyszałem tutaj takie argumenty socjalne, no, związane bezpośrednio z takim czystym, prostym życiem ludzi. Tak. To jest podstawa, tak? Bo tak jak wiele partii politycznych, wiele komitetów wyborczych przedstawia swój program, który jest duży, tak? Można powiedzieć rozdmuchany, my będziemy starać się i będziemy to zapewne robić, starać się rozwiązywać te problemy najbliższe mieszkańcom. To, co się dzieje na co dzień, tak? Z jakimi problemami do nas przychodzą, czy to powiedzmy, dużo ludzi jednak mówi, że jest zbyt mało miejsc parkingowych w mieście. Można tutaj, w tym kierunku pójść, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, także na przykład wydawanie decyzji o stopniu niepełnosprawności. Wiem, że przynajmniej na tą chwilę czeka się naprawdę dosyć długo, później zanim ta decyzja zostanie doręczona osobie do domu, też trwa to powiedzmy minimum 2 tygodnie, a to się wiąże, wiadomo, dla tych osób uboższych, ta decyzja, tak, no skutkuje tym, że albo otrzymuje jakieś dofinansowanie, jakąś pomoc, albo nie. Uważam, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na człowieku w tych wyborach, żeby ich problemy w jak najlepszym, w jak największym stopniu, oczywiście możliwym do realizacji, starać się rozwiązywać. Tutaj idziecie do wyborów, nie popierając żadnego konkretnego kandydata i nie wystawiając samodzielnie. Nie boicie się, że troszeczkę, że tak powiem, z boku się postawicie, bo jednak zawsze uwaga skupia się na debatach prezydenckich. One najwięcej takiej energii, największe zainteresowanie, największa oglądalność. Zawsze jest to jakaś możliwość pokazania się, nawet jeżeli dany kandydat nie ma jakiejś takiej, powiedzmy tutaj, no, większej siły przebicia, bo wiadomo, że tu jest kilka takich potężnych centrów, które startują, które też są dobrze dofinansowane i mogą tą kampanię konkretnie prowadzić, prawda? Ale jednak debata w różnych mediach nic nie kosztuje. To znaczy tak, no ale wyszliśmy z innego założenia, tak, bo można wystawić kandydata. Ja tutaj powtarzam, że to nie jest tak, że my kandydata nie mieliśmy po prostu. To była nasza suwerenna decyzja ugrupowań, które wchodzą w koalicyjny komitet wyborczy Lewica Razem, że w tych wyborach nie będziemy wystawiać kandydata. Natomiast to, co pan redaktor był łaskawy wspomnieć, no owszem, no w debacie no nie będziemy mieli kandydata na prezydenta, ale no, kierunki rozwoju miasta no, będzie tutaj przedstawiała Rada Miejska, tak, swoimi propozycjami, uchwałami. Tak, no, ciało uchwałodawcze jest tym najważniejszym, natomiast no, władza wykonawcza jest od realizacji tego, co Rada uchwali. Tylko takich może tutaj kilka spraw, bo SLD idzie razem z ruchem Palikota w Grudziądzu, prawda? Jako razem, jako jeden komitet. No tu jakieś małe zawirowania są w tej chwili na tych szczytach, ale to nie rzutuje na waszą współpracę lokalną? To znaczy nie, w żadnym wypadku, ponieważ my od dłuższego czasu rozmawialiśmy na ten temat. Chcieliśmy jak największej konsolidacji lewicy w naszym mieście. Myślę, że to się udało przynajmniej w 80%, no niestety z jedną organizacją, z jednym komitetem, stowarzyszeniem nie udało nam się porozumieć, no i trudno, tak? Natomiast cel był nadrzędny, taki, żeby jak najwięcej skupić wokół tutaj sojuszu i to się udało. Także jeżeli chodzi o twój ruch, o ogólne porozumienie związków zawodowych z Grzesiem Miedzianowskim na czele, tak? Jest wielu przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Naszą jedynką do sejmiku jest pani prezes Róża Lewandowska. Także no, staraliśmy się wyjść tu, jak najwięcej osób koło nas skupić, natomiast no, no nie zawsze się udaje wszystko w 100% zrealizować. A czy jest przewidywane, nie wiem, wsparcie albo poparcie jakiegoś kandydata, no jak się zapoznacie z jego programem, z jego opinią, no bo tu będą, powiedzmy, prezentowali swoje, będzie do któregoś z nich wam bardzo blisko, a ewentualnie może w drugiej turze, żeby wzmocnić tutaj którąś ze stron? No jeżeli będzie druga tura, to zapewne tak, tak? Poprzemy tego kandydata, który zagwarantuje nam w jak największym stopniu realizację naszych priorytetów. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że nie możemy sprawy postawić tak, że proszę, poprzemy, jeżeli pan czy pani zrealizuje to, to i to, tak? No, wiemy, że wszystkiego się nigdy nie da zrealizować, natomiast jeżeli z dwojga kandydatów, któryś, no, że tak powiem, wykaże się większą wolą współpracy, to zapewne takie poparcie od nas otrzyma. Na dzień dzisiejszy nie jest wam do żadnego z nich bliżej niż do innych? No dzisiaj trudno powiedzieć, tak, bo jesteśmy dopiero na początku kampanii wyborczej. No, jeden z kandydatów przedstawił swój program.
przeprowadził już inaugurację kampanii wyborczej, no a poza tym jest cisza, gdzieś ewentualnie się z mediów dowiadujemy, że jeden komitet mówi to, drugi to, no ale to są takie szczątki informacji, także trudno na dzień dzisiejszy coś więcej powiedzieć. Jak będzie wyglądała kampania? No bo to wszyscy zastrzegają, że będzie spokojna, bez takiego, jakby to powiedzieć, wymawiania sobie pewnych spraw. Tak kilku kandydatów już mówiło, ale tutaj już, że tak powiem, no zaczynają się ataki jakieś różne, takie, jakby to nazwać, no robi się gorąco. No zapewne się zrobi gorąco, bo kilka miesięcy temu już gdzieś po mieście chodziły słuchy, że ta kampania będzie gorąca. Natomiast w tym kotle całym, no SLD podjął, nasz komitet wyborczy podjął taką decyzję, że nie będzie uczestniczył, nie będzie atakował żadnego z kandydatów, tak? Mieszkańcy nasi są osobami. Ale punktować będziecie? Punktować tak, oczywiście, ale w sposób umiarkowany, to nie będzie to polegało na tym, że będziemy powiedzmy mówić, że pan jest zły, bo tak, no jeżeli powiedzmy z czymś się nie będziemy zgadzać, to no to będziemy o tym informować, będziemy mówić o tym, tak, że będziemy przedstawiać alternatywę, ale nie będzie to powiedzmy kampania negatywna. A jak ocenia pan dotychczasową, bo w sumie kampania zaczyna się teoretycznie przynajmniej, no teraz powiedzmy po rejestracji list, bo już wiadomo kto tak dokładnie startuje i tak dalej, ale ona już trwa jakiś czas i wcale nie jest tak cicho. Jak pan ocenia dotychczasową kampanię, bo na przykład obecny prezydent no już tak zapowiedział z samego początku, że on będzie głównie pokazywał to, co zrobił, czyli będzie prowadził taką pasywną, przynajmniej jak do tej pory tak jest, kampanię. Inni tutaj organizują wycieczki na przykład dla swoich wyborców, pokazując im, gruziąc jego piękno. Jeszcze inni bardzo ostro atakują tutaj obecną władzę, mówiąc o sitwie. Jak pan to skomentuje może? W którym miejscu wy się, że tak powiem, no tutaj umiejscawiacie? No, tak jak pan redaktor wspomniał, tak, no, ta kampania nabiera kolorytów. Jeden kandydat z mieszkańcami pływa po Wiśle, tak? No, inni protestują, mówią, że powiedzmy dana inwestycja ileś kosztowała, tak? Za dużo, tak? Że jest niepotrzebna. No, trudno tutaj powiedzmy, ja bym nie chciał być recenzentem powiedzmy wypowiedzi tych osób, natomiast gdzie my się będziemy znajdować? No, będziemy, tak jak pan redaktor powiedział, troszkę będziemy z boku przyglądali się, będziemy prowadzić swoją kampanię wyborczą, tak? Pokazywać mieszkańcom, że można by było to zrobić, to czy tamto, tak? Słuchać głosu mieszkańców i myślę, że to przyniesie efekt.